Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Teraz zapalamy magnes, który zapoczątkowuje reakcję. Tak lekcje wyglądają tu na co dzień. Martyna Kopydłowska jest uczennicą klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Zajęcia w laboratorium to obowiązkowy punkt programu nauczania. Teraz mogę powiedzieć, polecić każdemu tą szkołę, jest bardzo fajnie, sympatycznie, nauczyciele też, wszystko w porządku. Tegoroczny Festiwal Nauki miał do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Władysława Szybińskiego w Cieszynie przyciągnąć gimnazjalistów. Cel udało się osiągnąć, bo gimnazjaliści chętnie szkołę zwiedzali. Żeby było przyjazne, na pewno. Żeby byli dobrzy nauczyciele. To bardzo pomaga w wyborze szkoły. Chodzi o to, że jak się wejdzie do szkoły, to czy się zaklimatyzujesz od razu, czy ci jest wygodnie i dobrze w tej szkole się czujesz. Można też zobaczyć, jak jest w tej szkole i lepiej poznać, nie? Czy warto tu iść, czy nie. W szkole odbywały się pokazowe lekcje z użyciem tablic interaktywnych oraz nowoczesnych metod nauczania. Poza długością zaledwie kwadrans, a nie 3, zajęcia niczym nie różniły się od zajęć powszednich. Nasze lekcje są często, na nich są stosowane i tablica, i metody interaktywne, więc to nie jest tylko tak na pokaz. Języki obce, matematyka, informatyka oraz chemia. Takie przedmioty poznawali przyszli licealiści. Poznawali po to, by już niebawem podjąć trudną decyzję o swoim dalszym kształceniu. Szkoła jednak nie ma problemu z naborem kandydatów. Zainteresowanie jest bardzo duże. Ilość uczniów, których możemy w tym roku przyjąć, jest 144. Do każdej klasy pierwszej 24-osobowa klasa będzie. Natomiast technikum 30 uczniów, jedna klasa, liceum profilowane również jedna klasa 30-osobowa. Jednak Festiwal Nauki był imprezą skierowaną nie tylko do gimnazjalistów, ale również do ich starszych kolegów, tych, którzy wybierają się na studia. To też do stoiska Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, podchodziło wiele osób. W tej chwili mamy w swojej ofercie 3 kierunki studiów. Są to kierunek zarządzanie inżynieria produkcji, studia inżynierskie oraz kierunek informatyka, również studia inżynierskie. Natomiast udało nam się pozyskać środki zewnętrzne na prowadzenie studiów podyplomowych bezpłatnie w Cieszynie. Są to zarówno studia z zakresu nowych technologii, czyli informatyka, grafika komputerowa, business intelligence. W cieszyńskiej WSB swoje umiejętności kształcą również nauczyciele. Od lutego 300 skorzystało z różnego rodzaju kursów i szkoleń. Hanna Blokesz-Bacza, portal OX.PL.